32 bramki padły w 16 kolejce 4 Ligi Podkarpackiej, ale wielkich przetasowań w tabeli nie było. Mecz kolejki rozegrano już na inaugurację w czwartek przed długim weekendem. Było to zacięte spotkanie, a arbiter Jakub Pyks-Dębice pokazał w nim 10 żółtych i jedną czerwoną kartkę. Zespół JKS-u Jarosław po 5 meczach bez porażki znalazł pogromcę w łańcucie, choć może słowo pogrom nie jest do końca adekwatne, bo spotkanie było bardzo wyrównane, a o wygranej ekipy Krzysztofa Koraba zdecydował jeden gol. Łańcucianie grali bardzo konsekwentnie, ale przez 3/4 meczu świetnie interweniował Maksym Guridow. Bramkarz gości w 67 minucie musiał jednak sięgać do siatki, gdy po rzucie rożnym piąstkował piłkę na 18 metr, ale tam dopadł do niej Patryk Wójcik, który huknął bez zastanowienia pod poprzeczkę. Karpaty pewnie sięgnęły po 7 wygraną z rzędu i 12 w sezonie. Cel swój osiągnęły bez większego wysiłku, choć skuteczności nie była zbyt mocną stroną miejscowych. Poza tym znakomicie w bramce Wisłoka spisywał się Dawid Kaszuba, a czasami sprzyjało mu szczęście, gdy piłkę z linii bramkowej wybijali obrońcy albo odbijała się od słupka. W 6 minucie w polu karnym sfaulowano Szymona Stasika, jednostkę pewnie wykorzystał Michał Stasz. Krośnianie nie zamierzali na tej zdobyczy poprzestać. W 23 minucie Jakub Klot centrował z rzutu różnego, a Dawid Król głową skierował piłkę do bramki. Pod koniec pierwszej części indywidualne umiejętności zaprezentował Damian Baran, przedzierając się skutecznie z piłką w polu karnym Wisłoka, a na koniec oddając celny strzał w drugiej połowie. Mimo wielu okazji dla ekipy Dariusza Liany wynik nie uległ zmianie. Gracze Kosmosu Nowotaniec wykorzystali atut własnego boiska i po niezłej grze pokonali Lechię. Było to ich piąte zwycięstwo z rzędu, zaś dla Sędziszowian piąta z kolei przegrana. W 23 minucie Włodimira Zastanego faulował w polu karnym Bartek Posłuszny, a z 11 metrów nie pomylił się Stanisław Mykycej. Przy drugim golu sporo zasługi miał Martin Geci. Słowak asystował Wiktorowi Komczęce, który mocnym uderzeniem nie dał szans bramkarzowi gości. Na 3-0 podwyższył Władysław Rosliaków po zagraniu Iwana Chury. 3 minuty później Sędziszowianie zdobyli honorową bramkę po rzucie karnym Jakuba Lesińskiego. W polu karnym faulował Hubert Pieszczok i sam pokonał golkipera Kosmosu z 11 metra. Polonia w ostatnim czasie notuje niezłą serię, jeśli chodzi o grę obronną. Przemyski bramkarz od 4 meczów zachowuje czyste konto, co przełożyło się na 6 wygraną w sezonie, tym razem w Głogowie Małopolskim. Na bramki trzeba było poczekać prawie do ostatniego kwadransu. Przyjezdni byli cierpliwi w ataku i zdołali zadać cios. Analistą strzelców pisał się Dominik Janas. Gospodarze zerwali się do ataków i nadziali się na kontrę, zaś autorem gola był Karol Walczyszewski. Ósmy punkt w sezonie zdobyła Wólczanka, która wywiozła remis z Pilsna po 8 kolejnych porażkach w meczach wyjazdowych. Goście prowadzili po golu Dominika Kędziora, któremu asystował bohater ostatniej kolejki Krzysztof Pietluch. Gospodarze wyrównali 8 minut później, a skutecznym egzekutorem karnego był doświadczony Tomasz Barycza. Przed przerwą znów Pietluch podawał do Kędziora, tym razem przeciwnej strony boiska, i znów aktywni goście byli na plusie. Na 20 minut przed końcem arbiter Dawid Kielar z Kraczkowej podyktował drugiego karnego dla Legionu, którego ponownie wykorzystał Barycza. Remis 2-2 nie krzywdzi żadnej ze stron. Po 3 porażkach rzędu mielecka młodzież pojechała do Niska z ogromną wolą wygranej i cel swój zrealizowała. Bohaterem rezerw stali był debiutujący w lipcu na boiskach ekstraklasy Krystian Kardyś, który zdobył hat-tricka. Już w drugiej minucie otworzył wynik spotkania po błędzie obrońców Sokoła. Ofensywny piłkarz rezerw stali jeszcze przed przerwą podwyższył prowadzenie po kolejnej niefortunnej interwencji obrony gospodarzy. Po przerwie gospodarze postawili wszystko na jedną kartę i byli narażeni na kontry. W 77 minucie Kardyś zdobył 3 gola w meczu i 6 bramkę w tym sezonie.
W meczu Beniaminków obyło się bez niespodzianki. Ostatni w tabeli LKS Kołoszów przegrał na własnym stadionie z rezerwami Stali Rzeszów, ale worek z bramkami rozwiązał się dopiero po przerwie, gdy stalowcy strzelili 3 gole w ciągu 9 minut. Dwa z nich zdobył skuteczny Meksykanin Maniolo, a trzeciego dołożył 19-letni Jakub Lorek. Miejscowych kibiców ucieszyło za to trafienie Mateusza Buczkowskiego, który uderzył do bramki z ponad 40 metrów. Na 5 minut przed końcem meczu rzeszowianie zadali ostatni cios. Guedesz skutecznie wyegzekwował rzut karny podyktowany po faulu na Piotrze Budzie. W Kolbuszowej chyba nie chcą, żeby ta jesień szybko się skończyła. Gracze Sokoła odnieśli 4. wygraną z rzędu, czego specjalnie nie utrudniali im debicy piłkarze grający w mocno eksperymentalnym składzie, zwłaszcza w linii obrony. Już pierwsza ofensywna akcja przyjezdnych zakończyła się bramką, a wynik otworzył Kamil Ab. 11 minut później wyrównał Adrian Brzostowski mimo asysty 2 obrońców. Gol ten został uczczony kołyską, ponieważ strzelcowi gola niedawno urodziła się córeczka. Drugi gol dla Sokoła padł po wyrzucie z autu. Dębiczanie nie upilnowali przyjezdnych i Adrian Nowak pokonał Łukasza Psiodę. Po przerwie na boisku istnieli już tylko goście. Szybko podwyższyli prowadzenie po ładnym lobie Kamila Aba, a potem coraz bardziej się rozkręcali, dobijając bezrannych gospodarzy. Ozdobą meczu był gol Jakuba Steca, który z około 40 metrów pakował piłkę pod poprzeczkę. Kolejne bramki dorzucili Nowak i Miśko, więc zanosiło się na pogrom. Wynik ustalił w ostatniej minucie Okoń. Izolator wywiązał się z roli faworyta i pokonał Koronę Spadkowicza z trzeciej ligi. Notuje wyraźny kryzys i nie pomogła mu nawet zmiana trenera. Przed ponad tygodniem rzeszowianie przegrali 7 mecz z kolei. Pierwsza część spotkania raczej rozczarowała. Przez 3/4 meczu izolacja waliła głową w mur. W końcu w 68 minucie Przemysław Nalepka strącił piłkę w pole karne, gdzie był jego brat Tomasz, który pewnym strzałem otworzył wynik wygraną, przypieczętował. 10 minut później Krzysztof Domino, który wykończył akcję Konrada Kowala. Komplet wyników weekendowych spotkań prezentuje się następująco. W tabeli niewiele zmian, na prowadzeniu umocniły się Karpaty, ale po piętach depcze Krośnianą Kosmos Nowotaniec. Już 5 punktów do lidera traci JKS Jarosław, a 6 Spec Stal Łańcut. Wydaje się, że tylko między tymi zespołami rozegra się wiosną walka o awans. 13 punktów straty do bezpiecznej strefy LKS-u z Kołoszów powoduje, że pierwszego Spadkowicza z czwartej ligi chyba już znamy. Na czele klasyfikacji strzelców umocnił się Adrian Nowak z Sokoła Kolbuszowa Dolna, który w Dębicy zdobył 2 bramki i ma ich na koncie już 14. Na trzecie miejsce awansował Dominik Kędzior z Wólczanki.